Siemaneczku, tutaj Wente i zapraszam was do drugiego odcinka z serii Fasmofobia. Dzisiaj odcinek halloweenowy jest oczywiście wraz z tym dniem został udostępniony nowy update, który dodał parę właśnie napraw błędów. Poza tym, jak widać, lobby nieco się zmieniło. Mamy tutaj parę dyni nowych, fajnie tutaj ustawione, fajnie się do nas śmieją. Poza tym mamy tutaj fajnego stracha na wróble. Ostatnio jak grałem sobie samemu, tak poza nagrywkami, to zrobiłem takie oto ładne zdjęcie ducha, który na mnie tutaj biegł prosto i chciał mnie zaatakować. Widzicie tutaj taką fajną kosę. Chciał mi tutaj ją pewnie włożyć mi prosto w plecy. Poza tym odkryłem, że tutaj mamy takie piłeczki i możemy sobie rzucać tutaj do kosza. Możemy je sobie tak fajnie tutaj rzucać. Tak więc myślę, że możemy zaczynać. Co do jeszcze update'u, to z takich rzeczy to Spirit Box, czyli ta gadałka, działa tylko wtedy, kiedy zadajesz pytanie. To jest z takich zmian, bo podobno wcześniej, kiedy nie zadawałeś pytania, to również odpowiadał duch. I pisanie duchów, czyli ta książeczka, będzie się teraz liczyć jako dowód fotograficzny. To jest również jedno z takich zmian. Tak więc bierzemy sobie teraz pracę jakąś. Co możemy sobie tutaj wybrać za... Okej. Szkoły nie bierzemy, szkoła będzie za duża. Dom dwupiętrowy z 6 sypialniami i piwnicą. Oraz dom dwupiętrowy z 3 sypialniami i strychem. Strych czy piwnica? No, wybiorę piwnicę chyba. Chyba będzie lepsza. Zalecane przedmioty to termometr. Okej, lokalizacja jest mała, to dobrze. I oczywiście dodamy sobie tutaj termometr, zapalniczkę, świeczkę, krucyfiks, sól, kadzidło i statyw. No i z takim gotowym setem możemy zaczynać nasze obczajanie nawiedzonego budynku. Okej, tak więc zaczynamy. Co my tutaj mamy ciekawego? Okej, krucyfiks będzie w użyciu, temperaturka. No i jeszcze uchwycić zdjęcie ducha. I tutaj mamy imię Margaret Harris. No i możemy zaczynać. Bierzemy sobie klucze. Na początek bierzemy sobie latareczkę. Poza tym weźmiemy sobie termometr. I z takim gotowym setem możemy sobie jak na razie pójść i obczaić, co my tutaj mamy. Bardzo fajny domek, bardzo fajnie się prezentuje. Możemy wchodzić. Halo, halo. Czy jest tutaj ktoś? Coś skrzypi. To nie jest nic dziwnego. Może po prostu strop jest jakiś strupiały i dlatego tak skrzypi. Tak więc zapalimy. O, już tutaj gdzieś 9 stopni było. To może tutaj sobie wejdziemy. 9 stopni. To będzie tutaj. Tak więc mamy to już. Mamy to już. To jest ten pokój. Zobaczę jeszcze pokój obok.
No i nic tu nie ma, to jest dokładnie tutaj. Możliwe, że temperatura będzie później poniżej zera. Sprawdzimy później. No bo fajnie się akurat temperatura obniża. Już 5 stopni zostało zarejestrowane, także możliwe, że później będzie temperatura na minusie. Idealnie zostało to wykryte nam. Teraz bierzemy sobie... tak, umieścimy sobie może kamerę. No bo czemu nie? Statywu jeszcze nie używałem nigdy. Tak więc sobie zobaczymy później, jak będzie się sprawował. Poza tym wziąłbym może książkę, żeby ją sobie fajnie tam postawić. I bierzemy teraz statyw, jeśli mogę. O! I idziemy tam. Jeszcze tylko zobaczę, jak on się kładzie. Okej, czyli w taką stronę, w jaką patrzę, on jest odwrócony. Dobra. Tak więc idziemy powoli do tego pomieszczenia. Tylko jak tutaj teraz fajnie go sobie ustawić tą kamerę. Może tak. Temperatura jest na minusie, jak już widzę. Dokładnie. Poza tym, gdzie jest moja książka? O, to sobie ją tutaj położymy i możemy stąd na razie uciekać. Tak więc mamy jeden z dowodów, temperatura na minusie. Okej. Tak więc jeden dowód już jest. Tak jak mówiłem, tak się akurat stało, czyli należało chwilkę poczekać i temperatura zrobiła się minusowa. Tak więc bierzemy dzienniczek. Dowód pierwszy to oczywiście mroźne temperatury. Możemy jeszcze tutaj popatrzeć, czy przypadkiem nie ma żadnych orbów. Nic na razie tutaj takiego nie występuje. Widmo Phantom Banshee Mara Demon Yurei. Także na razie bardzo dużo mamy możliwości duchów, jakie są. Tak więc teraz bierzemy sobie MF i Spirit Box i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało teraz. Sobie bierzemy, od razu postawimy sobie EMF-a, zostawimy w pokoju. Tak więc zostawiamy. Oprócz tego Spirit Box. I powiedzmy coś. Where are you? Where are you? Okej. Tak więc mamy drugi dowód. Sobie zobaczymy jeszcze, jakie mamy inne możliwości teraz, bo teraz oczywiście zakres duchów, jakie mamy, się znacznie zmniejszył. Orbów jak na razie, jak nie było, tak nie ma. Stan psychiczny dosyć dobry. Tak więc sprawdzamy teraz Spirit Box. Naprawili to, ponieważ w zeszłym tak naprawdę update'cie nazywał się to Duch Box. Tak więc poprawili tutaj wersję polską, jak widzę. I jaki mamy rodzaj ducha? Widmo Mara Demon. Widmo Mara Demon. Demon. Książeczka. A na książkę nie zwracałem uwagi, czy była zapisana Mara. Orby. Widmo. Odciski palców.
Okej, okay, orbów nie ma. Sprawdzimy sobie odciski palców jeszcze. No i książeczki oczywiście. Bierzmy sobie zatem latareczkę. Poza tym najlepiej jest wziąć sobie właśnie aparacik od razu. Krucyfiks bym kurczę wziął. Okej, okay. Tak więc mamy już kolejny dowód. Teraz bym może zaryzykował i zrobił zdjęcie ducha. Tak więc latareczkę możemy wyrzucić. Już wiemy, jaki to jest rodzaj demona. Tak więc bierzemy ostatnią stronę i bierzemy odciski palców. Jest to widmo. A co do widma, to. Właśnie, nie sprawdziłem jeszcze jednej rzeczy. O kurde, na to nie zwróciłem uwagi. Cele dodatkowe zostały już bardzo fajnie przetłumaczone. Dowiedz się, z jakim duchem masz do czynienia. Uniemożliw duchowi atak za pomocą krucyfiksu. To już jest naprawdę bardzo dobry język. Na to nie zwróciłem uwagi, także propsy dla twórców, że fajnie tutaj w tym update'cie poprawili język polski. Bardzo fajnie tutaj ze strony właśnie twórców. Give me a sign. Here. Okej. Otwierasz drzwi. Okej, fajnie. Tylko mógłbyś mnie może zaatakować czy coś? Ja bym ci pstryknął zdjęcie szybkie i bylibyśmy szczęśliwi. Jeszcze sprawdzę, kurczę, zapomniałem, jak ten duch ma na imię. A to by było bardzo ważne, żeby sprawdzić to. Margaret Harris, okej. Okay. Tak więc będziemy stali sobie fajnie na krucyfiksie. Czekajcie, jeśli to jest widmo. Potrafi lewitować i przenikać przez ściany. Kurczę, to będzie. Okej, to będzie trudne. Ciekawe, czy krucyfiks właśnie nam pomoże przy ataku widma. Margaret Harris. Show yourself. Margaret Harris. Show yourself. Margaret Harris. Can you hear me? Margaret Harris. Atak mi. Margaret Harris. You are stupid ghost. Może się zamknę? Margaret Harris. Show yourself.
Margaret Harris. No nie wariuj tak, no proszę, no ja potrzebuję tylko zdjęcie tutaj, nic innego. Nie zwracam uwagi, ale chyba cały czas gram jeszcze na poziomie amator. Także dlatego może tak duch dziwnie oddziałowywać, że kurczę tutaj mi się nie pokazuje. Jest taki ogólnie spokojny. Margaret Harris. Może ogólnie mi się już udało tutaj właśnie krucyfiksem. Z tym krucyfiksem i z tym atakiem ducha. Zobaczymy. Może zamkniesz mi drzwi przed nosem. Nie udało się. Jak to wygląda? No kurczę, nie udało się. Duch jak nie chce, tak nie chce mnie zaatakować tutaj. On jest dosyć strachliwy. Jakby tutaj go przywołać fajnie, żeby mu zrobić to zdjęcie. Oczywiście użyjemy może soli przy drzwiach do pokoju, żeby on stamtąd nie wyszedł. Margaret Harris, show yourself. Fajnie tutaj zapaliłaś światło, Margaret. To może mogłabyś się pokazać. Ja przecież nie gryzę. To ty bardziej byś mnie mogła ugryźć. Bawisz się drzwiami, bardzo miło. Ale weź tutaj, proszę, się pokaż teraz przede mną. Ja przecież ci nic nie zrobię. Show yourself! O! Pięknie! Dobra, udało się. Możemy stąd wychodzić. Bardzo miło. Tak więc udało się. Wszystko powinno zostać zaliczone. Czy nie? Jak to wygląda? Nie udało się uniemożliwić duchowi atak za pomocą krucyfiksu. Dziwne. Dobra. Szkoda, bo myślałem, że się od razu zaliczy. Ryzykować śmiercią i tam wchodzić jeszcze? Myślę, że tak. Się zbytnio nie przestraszyłem. Skoro się nie przestraszyłem, to powinien... to jeszcze raz tam wyjdziemy. Może pójdziemy jeszcze zobaczyć. Zostałem zamknięty. Cyk, pyk, myk. Tutaj się pokazałaś, to proszę teraz. Show yourself. Fajna szafa ogólnie. I nią tak nawalałaś. Show yourself. Wiem, że teraz tutaj jesteś. Margaret Harris.
Wiem, że będziesz koło mnie, najpewniej. Margaret Harris. O. Udało się? Udało się. Na pewno się teraz udało, bo ona była we mnie praktycznie. I szepnęła do mnie. Nie udało się. No dobra. Tak więc... Zobaczmy jeszcze. Zostało zaliczone jako duch? Zostało zaliczone jako duch. No nic. To myślę, że możemy fajnie sobie odjechać. Może faktycznie, jak tutaj pisze, niektóre misje kończą się dopiero po odjeździe. To po odjeździe się może zaktualizuje. No chyba, że mnie akurat nie chciała zaatakować. Okej, okay, tak więc jest to widmo oczywiście. Czyli cel drugi nie został zrobiony, czyli nie chciała mnie nawet zaatakować. Trochę trudno tutaj właśnie o zaatakowanie, jeśli jesteśmy na razie jeszcze na poziomie amator. Chcę, aby właśnie ten poziom trudności został już zwiększony, dlatego ja sobie gram poza odcinkami, żeby fajnie sobie nabić ten poziom jednak i żebyśmy mogli fajnie sobie grać na później na wyższym poziomie trudności. Być może ogarnę sobie niedługo ekipę, z którą będę sobie fajnie grał i fajnie będę tutaj właśnie te poziomy wbijał. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!